Emocje i opór towarzyszyły na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego. Starosta proponuje kolejnego kandydata na członka zarządu powiatu. Opozycja przepytuje pretendenta i mówi nie. Zarząd powiatu proponuje utworzenie przez powiat domu senior Wigor. Ta sprawa wywołuje dyskusję. Ostatecznie radni mówią nie dla seniorów. O tym i nie tylko rozmawiać będę w programie Moim Zdaniem. Zapraszam już za chwilę. W studiu gość pan Michał Krasiński, wicestarosta powiatu kętrzyńskiego. Witam pana serdecznie. Witam panią redaktor, witam państwa. Panie starosto, co tak bardzo wzburzyło pana wczoraj na wczorajszej sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Kętrzyńskiego? Znaczy wzburzyło to może zbyt duże słowo, zbyt mocno powiedziane. Ale emocje były. Wiadomo, że ta lokalna polityka to też jest pewna gra, tak jak kiedyś powiedział do mnie Stanisław Żelichowski, że polityka to jest pewna gra interesów. No i wczoraj niestety te interesy i ta polityka zagrała. No, ja jestem najbardziej i też to tam gdzieś dałem wyraz na swoich mediach społecznościowych, że ja jestem najnormalniej wściekły za to, że polityka wzięła górę nad fajnym pomysłem, myślę, że dobrym pomysłem dla seniorów powiatu kętrzyńskiego, ale też no, ucierpiał przy tym Reszel jako miasto, no bo taką wartością dodaną byłby ten dom senior Wigor, a po wczorajszym głosowaniu powstanie jego zeszło praktycznie, szanse na powstanie tego domu zmalały do zera. No tak, bo wczoraj sesja nadzwyczajna była zwołana głównie z dwóch powodów. Jeden właśnie to ten, o którym pan wspomniał, dom senior Wigor, czyli co panie starosto, nie będzie tego domu? No, dzisiaj tam pracownicy odpowiedzialni za to szukają rozwiązań. Też kontaktujemy się z Ministerstwem Pracy, które dofinansowało w kwocie 250 tysięcy złotych ten projekt i ten projekt został zaakceptowany przez ministerstwo. Tylko, że tu chodzi o czas, tak jak niejednokrotnie w naszych życiach chodzi o czas, bo tydzień temu, dokładnie w czwartek, otrzymaliśmy informację, a te pieniążki trzeba wydatkować do końca roku. I dzisiaj wszelkie procedury przetargowe, wyłonienie, wejście na plac budowy, a ta modernizacja tego budynku przy szkole w Reszlu, to jest wymiana dachu, to jest termomodernizacja i jeżeli pogoda była sprzyjająca, to myślę, że w listopadzie można by było to jeszcze zrobić. A dzisiaj to wszystko się przesuwa i ja dzisiaj nie postawiłbym nawet orzechów do złota, żeby powiedzieć, że to jest wykonalne. Czyli rozumiem, że projekt ten miał być realizowany przy wsparciu środków zewnętrznych. Czyli co, rozumiem, że co, radni nie chcą środków zewnętrznych, nie chcą pieniędzy, nie chcą domu seniora? Pani redaktor, radni wczoraj dyskutowali takimi trywialnymi argumentami o tym, że czegoś nie wiedzieli, że coś jest nie tak. No my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pracy, bo gdybyśmy my dzisiaj mieli pytać się radę,
co nie jest w jej kompetencjach, o to, czy zarząd ma aplikować o te środki, o tamte środki, czy o inne środki, no to to byłby też paraliż pracy i urzędu, i zarządu. Więc dzisiaj radni jakby pokazali na pewno niechęć do tego projektu, no bo dzisiaj przy zarzutach niektórych radnych, że zbyt mało środków jest ściąganych do starostwa powiatowego, do powiatu kętrzyńskiego, no dzisiaj pokazujemy, że można te środki ściągać i że te środki są. I ktoś powie, no a 250 tysięcy, a ja powiem aż 250 tysięcy. I dzisiaj trzeba te środki w tej perspektywie też wykorzystywać, każde, o które możemy sięgnąć, bo ta perspektywa nowa, która nastała, nie jest łatwą perspektywą. To nie jest perspektywa przedakcesyjna, czy perspektywa nawet 2.7, 2.13, bo tam niektóre rzeczy to można było na oświadczenia załatwić, a dzisiaj to są rozliczenia. Dzisiaj w niektórych projektach transgranicznych to delegacja to są 4 kartki A4. Panie starosto, dużo mówi się o tej polityce senioralnej. To jak ma się głosowanie wczorajsze do tej polityki? No to chyba tu będę chyba musiał przychylić się do stwierdzenia pani redaktor, że niektórzy radni po prostu nie są za wspieraniem tej polityki senioralnej. Starostwo powiatowe od początku tej kadencji pokazuje jakby kierunek, w którym chce iść odnośnie tej polityki senioralnej, bo jest to ta karta seniora. Dzisiaj miał to być dom seniora, senior Wigor. Jest też oczywiście ten raport przygotowany przez zespół ludzi, którzy w szerokim gremium zajmowali się pomocą społeczną, polityką senioralną w swoim życiu zawodowym. I tam jest jasno napisane, że właśnie taki dom dziennego pobytu senior Wigor czy w innej formie byłby wskazany w powiecie kętrzyńskim. I tam jest jasno powiedziane też, że ani SDS-u, czyli Środowiskowego Domu Samopomocy, tudzież DPS-u, czyli Domu Pomocy Społecznej, na dzień dzisiejszy w powiecie kętrzyńskim nie potrzeba, bo nie ma kolejek do takich placówek. A tak jak powiedziała pani dyrektor ośrodka w Reszlu, tam jest 2 miesiące kolejki, a więc my potrzebujemy dzisiaj domu dziennego pobytu, coś na kształt senior Wigor, którego najprawdopodobniej z przykrością tu stwierdzam, nie będzie, albo potrzebujemy miejsc opieki długoterminowej i paliatywnej, taka jaka jest oferowana w Reszlu. Panie starosto, ale jak już jesteśmy właśnie przy domu senior Wigor, czy mógłby pan powiedzieć naszym widzom, przybliżyć, na czym by polegało funkcjonowanie takiego domu? Funkcjonowanie tego domu to jest bardzo proste. To jest taki dom dziennego pobytu, gdzie seniorzy mogą przyjść, są pewne zajęcia. Oczywiście te zajęcia też by zostały wypracowane w trakcie funkcjonowania tego domu, bo tam w założeniach oczywiście musi być jakaś rehabilitacja, muszą być zajęcia jakieś sprawnościowo-ruchowe, musi być przystosowane miejsce, gdzie senior może sobie odpocząć, więc to by też wychodziło, że tak powiem, w kolokwialnym praniu, tak? Ale to jest właśnie taki dom aktywizacji starszych osób i to właśnie też to, co ja wczoraj zadałem pytanie jednej z radnych, że to nie ma być kolejny SDS no tak. czy DPS, tylko to ma być taki właśnie dom, gdzie seniorzy mogą wspólnie integrować się, miło spędzać czas, organizować się też i ten dom w tym miejscu, bo to miejsce też nie jest przypadkowe z kilku kwestii. Pierwsza kwestia, ten dom dlatego w tym zespole budynków w Reszlu, bo seniorzy mogą wtedy współgrać też z domem dziecka. Mhm. I to jest właśnie to funkcjonowanie młodych ze starszymi. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. A zwłaszcza, że te dzieci nieraz pochodzą z trudnych rodzin i ci seniorzy mogą być jako przykład, mogą być jako wzór
Na przykład emerytowani nauczyciele mogą udzielać im korepetycji. Czy to by nie było fajne? Bardzo. Z drugiej strony infrastruktura, oddziaływanie na szkołę tego domu. Bo cały czas rozmawiamy o pomyśle na szkołę w Reszlu. A taki dzisiaj zawód, czy szkoła zawodowa, czy technikum, opiekun osób starszych. Cały czas mówimy o tej opiece długoterminowej. Proszę bardzo, mamy praktyki 2 metry obok wejście, klasa ma. 500 metrów szpital. Czy z panią dyrektor? I czy to też by nie było fajne? Trzecia sprawa, cała infrastruktura. Sala, siłownia. Jest tam przy tym budynku też jest miejsce, czy jakiś ogródek, czy jakieś zajęcia właśnie dotyczące roślin. I dzisiaj no naprawdę z ciężkim sercem i z bólem w sercu kolejny raz przyznaję, że polityka w tej sprawie wzięła górę, a ewidentnie to widać, bo z tego co donoszą plotki, to miasto Kętrzyn też aplikowało, niestety nie uzyskało dofinansowania, ale to jest informacja niepotwierdzona, ja znam to z plotek. A druga sprawa to jest cały czas ta wisząca sprawa tych 2 hektarów, o które domaga się pan burmistrz, że i to powiem już tak brutalnie, że macie oddać za darmo, bo my będziemy tam budowali DPS. Dzisiaj z tego raportu wynika, że DPS w powiecie kętrzyńskim nie jest potrzebny. DPS jest powiatowy w mieście Kętrzyn, jest środowiskowy tą samopomocy i są warsztaty terapii zajęciowej. I dzisiaj to jest na potrzeby nie tylko miasta Kętrzyn, ale nawet i całego powiatu, to są zabezpieczone. W Reszlu jest kolejny środowiskowy dom samopomocy, więc dzisiaj te potrzeby są zabezpieczone. I ja, tak jak wczoraj powiedziałem też pod koniec sesji, już po tym nieszczęsnym głosowaniu, że ja będę się przyglądał, jak radni powiatowi nie wspierają polityki senioralnej powiatu kętrzyńskiego, a będą wspierać, bo już w kuluarach się mówi, że ta sprawa tej ziemi zostanie załatwiona przez Radę, bo wiadomo, zarząd nigdy nie wyrazi, bo to jest ewidentne narażenie na stratę. Bo dzisiaj ja się nie zgłaszam do samorządu korszyńskiego czy do samorządu reszelskiego, a dajcie mi 2 hektary, bo ja mam jakąś tam wizję. Za darmo. Proszę bardzo, my możemy rozmawiać i tak odpisaliśmy, że możemy rozmawiać na temat sprzedaży po cenie rynkowej. I proszę bardzo, my te pieniądze od razu mówimy, że to będzie swoista taka dotacja celowa z tych pieniędzy, że jedno idzie, milion idzie na szpital, 2 milion idzie na PCE czy na basen. I proszę bardzo, i wtedy możemy rozmawiać, ale na pewno nie za darmo. My też również będziemy przyglądać się tej sprawie i będziemy informować widzów na bieżąco o tej sytuacji, jaka tam jest. I druga sprawa, która również wzbudziła wiele emocji na wczorajszej sesji. Po raz kolejny pan starosta proponował kandydata na członka zarządu powiatu. Pierwszy był, o ile niedoświadczony, drugi ma doświadczenie i także nie, panie starosto. Jak to skomentować? No to wczoraj też już na gorąco pani redaktor to skomentowałem, że wczorajszą jedyną wartością dodaną tej sesji nadzwyczajnej było to, że jedna z radnych w końcu wyartykułowała to, co było taką tajemnicą Poliszynela, że ta opozycja, która się wytworzyła, to nie jest opozycja merytoryczna, to nie jest opozycja współdziałająca, tylko to jest opozycja polityczna, w skrócie nie, bo nie. I dzisiaj niepowoływanie tego członka zarządu to jest kolejna rozgrywka polityczna. Ja tak jak wczoraj na sesji powiedziałem, ja to przyjmuję, to okej, ja traktuję swoją funkcję i swoją działalność w samorządzie jako służbę i zrobienia paru fajnych, dobrych rzeczy dla powiatu kętrzyńskiego, dla społeczności powiatu kętrzyńskiego. Ktoś traktuje jako rozgrywkę polityczną i dlatego ja uważam, że dopóki nie zmieni się coś
w myśleniu radnych opozycyjnych, to będziemy właśnie obserwowali taki teatr nie, bo nie, ten kandydat nie, bo nie ma doświadczenia, ten kandydat nie, bo ma za duże doświadczenie. No i myślę, że to tak będzie wyglądało, ale z drugiej strony mam nadzieję, że inteligencja i chęć czynienia dobrych rzeczy dla powiatu kętrzyńskiego w głowach radnych opozycyjnych się to zmieni i będziemy mogli współpracować. No jedna z radnych opozycyjnych wczoraj skomentowała to w taki sposób, że to jest dopiero drugi kandydat. No to ocena radnej jakby mnie nie dziwi, no bo jeżeli to jest radna opozycyjna, no to przecież pani redaktor, no oni jakoś muszą tych głosowań bronić, prawda? Bo oni nie mogą wyjść i powiedzieć dzisiaj, że głosowaliśmy nie, bo to zgłosił starosta Niedziułka, a my jeszcze na dodatek nie lubimy wicestarosty Krasińskiego, a już w ogóle to nam nie pasuje pan Waldemar Kuczyński czy Alicja Kuczyńska i dlatego nie powołamy. No to dzisiaj jest taka obrona, że to będzie dopiero drugi, za miesiąc będzie trzeci, za trzy miesiące będzie czwarty, wszyscy będą na nie, bo to jest rozgrywka, tam ja podejrzewam, że radni jeszcze liczą na jakieś interwencje pana wojewody, etc., etc. No to po prostu jest rozgrywka stricte polityczna i tu nie ma moim zdaniem co dyskutować, dopóki się nie zmieni, nie przeskoczy pewien przełącznik w głowach radnych opozycyjnych, to taką zabawę i taki teatr polityczny będziemy oglądać. Mam nadzieję tylko, że tak jak w przypadku tego domu Senior Wigor, nie będzie to ujemne dla powiatu kętrzyńskiego, a co najważniejsze dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Panie starosto, a nas bardzo dziwi takie postępowanie radnych i takie głosowanie, ponieważ minęło już 2 lata tej kadencji, tej rady i mieszkańcy Kętrzyna oczekują działania, a nie przepychania się. I nas to bardzo dziwi. Tylko pani redaktor, to jest, ja podejrzewam, że kiedyś to będzie trzeba spisać, bo to są ciekawe politologiczne i socjologiczne aspekty. Bo moim zdaniem to, co kiedyś było, czyli taki permanentny konflikt polityczny, który odbywał się w Radzie Miasta Kętrzyna, został przeniesiony dzisiaj poprzez wybory, został przeniesiony na niwę Rady Powiatu Kętrzyńskiego. Bo dzisiaj zauważmy, że praktycznie wszystkie samorządy i rady samorządów w powiecie kętrzyńskim w miarę współpracują, spierają się tak jak w gminie Kętrzyn, bo tam oczywiście wójt też kolokwialnie mówiąc nie ma większości, ale jakoś to funkcjonuje. Jeżeli budżet jest spełniony, to absolutorium jest. U nas dzisiaj, czyli w Radzie Powiatu, jest to tak, że ten konflikt polityczny permanentny został przeniesiony i dzisiaj nie możemy mówić o konstruktywnej krytyce, o próbie współpracy. Dzisiaj to są, tak jak już powiedziałem wcześniej, rozgrywki polityczne, wyrzute z emocji moim zdaniem i to jest czysta kalkulacja. A niejednokrotnie to jest po prostu też próba zmuszenia zarządu, wydaje mi się, do jakiejś abdykacji, której nie będzie, bo dzisiaj są ustalone procedury, są ustalone zasady w ustawie samorządowej, w prawie polskim, więc jeżeli komuś się nie podoba starosta, to można odwołać, proszę bardzo. Panie starosto, zostawiamy teraz nadzwyczajną sesję i chciałabym zapytać o Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie. Tam trwa obecnie remont. No co tam się dzieje? Też było wiele emocji przy tworzeniu tej jednostki, ale dzisiaj widzimy, że to był dobry krok, bo widzimy po wszystkich imprezach i eventach organizowanych przez Powiatowe Centrum Sportu, że tak kolokwialnie będę używał nazwy,
bo to i ostatnie zawody wędkarskie i te wszystkie rozgrywki, czy to w piłkę siatkową, czy to w piłkę nożną, crossfit. No i dzisiaj to jest kolejny krok do stworzenia tam takiej powiatowej bazy Centrum Sportu, bo w tym roku remontujemy z dofinansowaniem, przeszło 220 tysięcy tą salę gimnastyczną, no bo już powiem szczerze, że tam warunki były drakońskie i organizacje wszelkiego rodzaju, czy zeszłorocznego turnieju zapasów, no to już pozostawiało wiele do życzenia, więc sięgnęliśmy po środki zewnętrzne, po przetargach oczywiście ku zadowoleniu pani skarbnik jeszcze były oszczędności, bo bodajże firma, która wygrała, robi nam to za 600 tysięcy, a było przeszło 800. Więc to jest kolejna wartość i my tam, bo już ja słyszę, że my będziemy próbowali konkurować z Mosirem, etc., etc. My nie będziemy nic takiego robili, tylko wydaje mi się, że zarówno ta szkoła, jak i to miejsce zasługuje na taką kameralną salę z kameralną widownią, czystą, ładną, schludną, przystosowaną dla ludzi niepełnosprawnych, żeby mogli po prostu sobie z tego korzystać i żeby to funkcjonowało w należyty sposób. A też to będzie w przyszłym roku, mam nadzieję, że też te pieniążki zewnętrzne przypłyną do nas odnośnie basenu i wtedy będziemy mieli zamknięte cały taki kompleks z Centrum Sportu plus szkołą PCE, czyli Powiatowym Centrum Edukacji, gdzie będą mogli wszyscy z powiatu kętrzyńskiego korzystać z tych budynków i z tej infrastruktury. Panie starosto, w ubiegłym tygodniu starostwo powiatowe podpisało umowę z Warmińsko-Mazurską Strefą Ekonomiczną. Co to oznacza dla powiatu? No nie tylko ze strefą, panie redaktor, bo również to było z kuratorium, tak, i kuratorium. To dotyczyło wszystkich szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących dzisiaj przy starostwie powiatowym w Kętrzynie. To jest umowa obejmująca szeroką współpracę. Jeżeli chodzi o Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną, dotyczy ona głównie szkolnictwa zawodowego. Dotyczy to w pomaganiu, w znalezieniu praktyk dla naszych uczniów. Czyli wracamy do zawodu, tak, i wspieramy. Tak. No, dzisiaj jest taka polityka rządu, taka polityka Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie wracać do bardzo dobrych szkół zawodowych i moim zdaniem to jest akurat dobry kierunek, bo dzisiaj no naprawdę ze świecą szukać dobrego fachowcy, rzeźnika czy hydraulika. Więc to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek. No i my jakby wpisujemy się w ten kierunek. Dodatkowo no też nie ukrywamy, że są informacje, że właśnie specjalne strefy będą też wspierały finansowo to szkolnictwo zawodowe, dlatego chcemy być pierwsi, żeby tą współpracę pokazać. I tu już też jakby trochę odbiegając od tematu, w najbliższym czasie też będzie spotkanie z prezesem strefy, z naszymi przedsiębiorcami, z forum gospodarczym przy starostwie powiatowym w Kętrzynie, aby rozmawiać właśnie o gruntach i o możliwościach wstąpienia i założenia strefy. A kurator, a ta umowa z kuratorium to jest też takie preludium do szkolenia nauczycieli, do szkolenia nauczycieli z powiatu kętrzyńskiego, też do wizyt studyjnych, więc myślę, że też to jest bardziej takie zaplecze merytoryczne, ale myślę, że też bardzo potrzebne. Dziękuję panu serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę, a państwu przypominam, że moim gościem był pan Michał Krasiński, wicestarosta powiatu kętrzyńskiego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu. Państwu również dziękuję jeszcze raz serdecznie i zapraszam na kolejne programy w Telewizji Mazurskiej.